czy mięso jest zdrowe. W 2018 roku polskie zwierzęta zjadły 784 tony antybiotyków. To informacja ze strony Europejskiej Agencji Medycyny. I powiem tak, jesteśmy w niechlubnej czołówce, jeśli chodzi o ilość antybiotyków spożywanych przez zwierzęta. W związku z tym pytanie nasuwa się, czy mięso jest zdrowe, biorąc pod uwagę ilość antybiotyków, jakie zjadają zwierzęta. Nie myślcie sobie, że te zwierzęta, które zjadają antybiotyki, to tylko są w Polsce. Nie. One są wszędzie. One w każdym kraju zwierzęta zjadają 3/4 antybiotyków produkowanych na potrzeby rynku. Czyli 1/4 to zjadają ludzie, 3/4 zjadają zwierzęta. Czy 784 tony to dużo? To zależy. Weźmy pod uwagę, jeśli mamy kurację antybiotykową, ile to też antybiotyku nam jest potrzeba, żeby dojść do zdrowia. W sumie niewiele. Więc wydaje się, że 784 tony antybiotyków zjadanych przez zwierzęta w Polsce to jest sporo. Jednak najbardziej chyba niepokojącym faktem jest to, że wzrost spożycia antybiotyków przez zwierzęta przez ostatnie kilka lat, co zresztą widać na załączonym wykresie, wzrósł o 33%. I to jest niepokojące. Dlaczego nie mam statystyk 2019 i 2020? Po prostu ich nie znalazłam. Takie statystyki są w Polsce, można powiedzieć, ukrywane, ciężko dostępne, ale to jest oficjalna strona Europejskiej Agencji Zdrowia. Cały raport na temat tego, ile antybiotyków jest używanych, jest spożywany przez zwierzęta w krajach europejskich. I tak jak widać, na załączonym wykresie od 2011 roku, który oznaczony jest kolorem niebieskim, do 2018 oznaczony jako kolor brązowy. W ostatnim roku, przepraszam, w 2018 roku najwięcej zostało zużytej penicyliny, a następnie tetracyklin. Co za tym idzie? Jeśli spożywają to zwierzęta, to w pewnym stopniu, może nie całkowicie, bo przecież zwierzę, które zostało poddane kurancji antybiotykowej, nie może pójść do uboju. Ono musi być jakiś okres karencji, kiedy organizm jakby oczyści się z tych antybiotyków. Jednak no, nie wiemy na 100%, czy wszyscy farmerzy, wszyscy rolnicy tego dotrzymują. To jest raz. A poza tym można powiedzieć, że no, w jakiś sposób, może nawet w niewielkim, ale w pewnym stopniu tak, my również te antybiotyki spożywamy poprzez to, że jemy to mięso. W związku z tym, czy mięso jest zdrowe? I wyobraźcie sobie, że mięso jednak jest zdrowe. Tylko pytanie, jakie mięso? Wrócę jeszcze do tego, że w jaki sposób można się stać uodpornionym na antybiotyki. Opowiem Wam historię znajomego, który opowiadał mi o tym, jak pszczelarz hodował, miał pszczoły, wszystko było dobrze, miał syna, który był lekarzem, w związku z tym mógł bez problemu wypisać mu receptę na antybiotyk, który był potrzebny, bo tak woli wyjaśnienia, pszczoły również zjadają dużo antybiotyków, bo chorują. Ten pszczelarz nie miał problemu z dostępem do antybiotyków, bo jego syn, lekarz, wypisywał mu antybiotyki takie, jakie były potrzeba, bo te same antybiotyki generalnie są stosowane czy dla ludzi, czy dla zwierząt, może mają tylko inne nazwy generyczne. I on oprócz tego, że był pszczelarzem, był również miłośnikiem miodu i innych substancji, które można uzyskać od pszczół. Wszystko było dobrze, dopóki nie zachorował na zapalenie płuc i trafił do szpitala. Więc lekarze podjęli rutynową procedurę. Okazało się, że człowiek ten w ogóle nie reaguje na żadne antybiotyki. Został zrobiony mu antybiogram. Okazało się, że on jest uodporniony na wszystkie antybiotyki, na które został wykonany ten antybiogram. Lekarze zachodzili w głowę, jakim sposobem człowiek, który wcześniej nie miał problemów zdrowotnych, nie miał żadnych takich potrzeb do tego, żeby się znaleźć w szpitalu, nagle okazuje się, że nie działa na niego antybiotyk. I właśnie problem był w tym, że ponieważ jego pszczoły często jadły antybiotyki, a on zjadał miód, może nie trzymał się tej karencji, która jest zalecana, uodpornił się na antybiotyki, które były stosowane do pszczół.
problem się pojawił, co mu dać, tak? No w końcu lekarze wymyślili, jaki mu dać antybiotyk, bo na przykład, powiedzmy, nie wiem, wankomycyna raczej nie jest stosowana w pszczelarstwie, w związku z tym może dostał wankomycynę. Nie wiem, nie znam finału, nie wiem, jak to się rozwiązało. Wiem tylko, że przeżył, że nie było problemu. I właśnie tu jest problem. Natomiast sprawa jest taka, że gdyby nie mięso, prawdopodobnie nie osiągnęlibyśmy takiego rozwoju cywilizacyjnego, jaki mamy. Nie doszlibyśmy tu, gdzie doszliśmy. Bo pamiętajcie, ludzie pierwotni w głównej mierze żywili się mięsem. W związku z tym to właśnie to mięso sprawiło, że nastąpił taki szybki rozwój cywilizacji. Bo kobieta, która jest w ciąży i je mięso, dostarcza przede wszystkim choliny, czyli witaminy B4, która jest tak istotna dla rozwoju mózgu płodu, jak również całego układu nerwowego tego płodu. Dlatego to sprawia, że my tak szybko się rozwinęliśmy. Czyli zobaczcie teraz, ile rzeczy my możemy uzyskać jedząc mięso. Mięso daje nam witaminę B6, B12, niacynę, B4, czyli tą cholinę, o której wspomniałam. Dostajemy selen, dostajemy cynk, dostajemy żelazo, które świetnie się wchłania. Mamy bardzo dużo białka, które jest nam potrzebne do rozwoju komórkowego. Mięso ugotowane ma między 25 a 30% białka i witaminę, i również witaminę A, zwłaszcza wątróbka. Wątróbka jest uznawana za ten rodzaj podrobów, który zawiera najwięcej witamin. I jeśli ktoś na przykład ma problemy z anemią, to powinien stosować co najmniej raz, dwa razy w tygodniu wątróbkę po to, żeby bardzo szybko uzupełniać, bo organizm bardzo szybko wchłania to, co jest, zostaje dostarczone z wątróbką. Problemem jest właśnie to, że ponieważ odeszliśmy od rolnictwa takiego małego i przeszliśmy na duże, wyspecjalizowane gospodarstwa. Powiedziano nam, że to jest lepsze dla nas, bo wtedy mamy lepsze, bo wtedy można uzyskać lepsze zyski. Pytanie tylko, czy to jest lepsze dla nas, bo jeśli zwierzęta żyją na dużej fermie, czy też w dużym skupisku, to logicznym jest, że one będą częściej chorować. Jeśli będą częściej chorować, to muszą niestety częściej spożywać antybiotyki. I myślę, że źle się stało w Polsce, że tak dużo ludzi zrezygnowało kompletnie z hodowli czegokolwiek, bo kiedyś, pamiętacie, było tak, że każdy coś tam miał, a jak nie miał, to miał rodzinę i tak dalej. Dzisiaj ludzie, którzy hodują gdzieś na wsiach pojedyncze sztuki, to są jednostki i takich ludzi należy bardzo szanować i ich doceniać za to, co oni robią. Ponieważ oni mogą dostarczyć nam mięsa wysokiej jakości, mięsa, które nie będzie miało antybiotyków, bo jeśli ktoś zajmuje się hodowlą jakichś zwierząt i ma kilka sztuk, to zwierzę nie będzie mu chorowało albo w bardzo minimalnym stopniu. I dzięki temu ludzie, którzy wcześniej mieliśmy mięso, które było, powiedzmy, dostępne, to było mięso dużo lepszej jakości, bo zobaczcie, w 2015 roku, 2000, przepraszam, w 2014 roku w Polsce zwierzęta zjadły 578 ton antybiotyków, a w 2018 mamy już bardzo duży skok, mamy już 784 tony. Czyli zobaczcie, na przestrzeni 4 lat, ile ekstra ton zjadły te zwierzęta. Pytanie, czy tak bardzo się u nas rozwinął wtedy przemysł zwierzęcy? No niekoniecznie. Przecież wiemy, że konkurencja jest wszędzie. W związku z tym polskie gospodarstwa nie będą takie konkurencyjne jak gospodarstwa na przykład z Chin, tak? Gdzie 3/4, wieprzowiny na świecie jest produkowane w Chinach. Również kurczaki. 3/4 produkcji kurczaków odbywa się w Chinach. Czyli to nie jest tak, że u nas w Polsce nagle ogromnie wzrosła ilość zwierząt hodowlanych. Nie. Zwiększyła się może ilość zwierząt domowych w postaci kotów czy psów, bo one również są w tej grupie, które zjadły te antybiotyki. Ale jednak ten wzrost jest naprawdę duży. Mało tego, niepokojącym faktem jest raport firmy A.T. Kellner, która mówi, że obecny sposób produkcji mięsa jest nie do obrony i w 2040 roku 60% zjadanego mięsa nie będzie pochodzić od zwierząt. Jeśli nie będzie pochodzić od zwierząt, to będzie pochodzić z laboratorium. Czy my chcemy jeść mięso z laboratorium? A powstały na świecie ogromne firmy już, które się parają produkcją właśnie mięsa laboratoryjnego, które nie będzie niczym innym jak po prostu zlepkiem różnych
związków chemicznych, do tego zostaną dodane jakieś warzywa. Smakowo będzie to odpowiadało właśnie smakowi mięsa. Natomiast czy to, co będzie miało coś wspólnego z mięsem? No może niekoniecznie. W związku z tym myślę, że pora na to, że może powinniśmy zacząć inaczej myśleć. Bo pamiętajcie, nie możemy narzekać na to, że rolnicy starają się zoptymalizować produkcję tego mięsa, ponieważ oni, jak każdy przedsiębiorca, stara się zrobić coś, wyprodukować coś najtańszym kosztem i sprzedać jak najlepiej. I oni też to robią. Skoro rynek chce taniego mięsa, to rolnik mu tego taniego mięsa dostarczy, ale jest to jakimś kosztem. Więc może powinniśmy pomyśleć o tym, żeby zacząć sobie gdzieś w ogródku hodować 2-3 kury, tak, które dostarczą nam jajek na potrzeby rodziny. One również zużyją te odpadki, które generujemy w domowych gospodarstwach domowych. A taki pomysł jest bardzo mocno propagowany i bardzo mocno rozwinięty w Szwajcarii, kraju bogatym, który gdzieś tam co drugi domek ma sobie taką małą budkę z 2-3 kurkami, które niosą jajka na potrzeby domu, tak? A na pewno powinniśmy doceniać bardzo, bardzo mocno takich lokalnych rolników, którzy hodują na małą skalę i starają się zaopatrzyć lokalny rynek, bo to oni dostarczają nam najlepszej jakości produktów. Bo pamiętajcie, jeśli my się uzależnimy od dużych korporacji, to nie narzekajmy później, że na przykład dostarczają do sklepów to i tamto, tak? Oduczyliśmy się tego, idziemy wszyscy do sklepu, tam zaopatrujemy się w mięso i produkty mięsopodobne, które, jeszcze nie powiedziałam o tym, o tych wszystkich szynkach, kiełbasach i tak dalej, które naprawdę one są najgorsze, ponieważ one zawierają substancje rakotwórcze. Zawierają azotany, wielopierśniowęglowodory aromatyczne, tak zwane PAH, tak? Może nazwa nic nie mówi. Prawda jest taka, że zostało to przebadane, są bardzo mocno rakotwórcze, tak samo te azotany. A to wszystko niestety jest w kiełbasach, jest w szynkach i najgorszym rodzajem mięsa są właśnie te wyroby. To jest najgorsza rzecz. To nie mięso samo w sobie, tylko te wyroby. One są bezpośrednio naszpikowane tymi substancjami rakotwórczymi. Więc tak jak powiedziałam, myślę, że może powinniśmy troszkę zmienić myślenie, bo nie wiem, czy chcemy zjadać mięso laboratoryjnie wyhodowane. Oczywiście to jest nieuniknione, że tak do tego dojdzie, ponieważ mówi się, że tak, że zwierzęta generują bardzo dużo dwutlenku węgla, a to szkodzi ziemi i tak dalej, prawda? I w związku z tym hodowla na szerszą skalę zwierząt hodowlanych jest niestety spisana na straty. W perspektywie kilkudziesięciu lat to się będzie sukcesywnie zmniejszało i będziemy sukcesywnie przechodzić na mięso laboratoryjne. Bo ci, którzy o tym zdecydowali, że nie, że takie mięso jest niezdrowe, niedobre, zbyt dużo jest dwutlenku węgla, to szkodzi atmosferze, w związku z tym musimy się tego pozbyć. My dla Was laboratoryjnie wyhodujemy coś innego. Pytanie, tak jak mówię, lepiej byłoby dla nas, gdybyśmy my wrócili może trochę do tego, żeby coś samemu gdzieś starać się zrobić. Po pierwsze, że będziemy dużo bardziej ekologiczni. Wszyscy mówią nam, powinniśmy być ekologiczni. Powiedzcie mi, czy to nie byłaby ekologia, gdybyśmy mieli te kilka kur koło swojego domu w jakimś małym ogródeczku i one by zjadały te nasze odpadki, które generujemy. Czy też nie wspomagalibyśmy, będziemy zbierać te odpadki, będziemy wspomagać sąsiada czy sąsiadów gdzieś tam dalej, którzy mają małą hodowlę. Myślę, że byłoby to dużo lepsze dla nas i dla środowiska. Tak? I niekoniecznie uzależnialibyśmy się od ogromnych korporacji, które są założone po to, żeby generować duże zyski, tak? To nie jest po to, żebyśmy byli zdrowsi, to jest po to, żeby one się wzbogaciły, a my żebyśmy jedli to, co oni nam podyktują. Więc chyba pora, czas na zmianę, bo mięso samo w sobie nie jest złe. Oczywiście jedzenie mięsa, codzienne jedzenie mięsa nie jest słuszne, nie jest dobre, bo organizm też potrzebuje trochę odpocząć. Poza tym mięso, czy zwłaszcza czerwone, przyczynia się do wzrostu ryzyka zachorowań na zawał serca, udar czy też cukrzycę. Tylko mówię, zostały popełnione gdzieś w drodze całej tej historii naszej,
tym ostatnim dziesięciolecia zostały popełnione pewne błędy, myjemy go zbyt dużo, ono jest, ten chów jest bardzo intensywny, chcemy mieć mięso tanie, dobre, takiej możliwości nie ma. W związku z tym myślę, że pora na to, żeby zmienić nasze myślenie, żebyśmy zaczęli robić coś dla samych siebie i również dla ekologii, żebyśmy byli proekologiczni, a takie działania są proekologiczne. Czy powinniśmy mięso przestać jeść, czy mięso jest zdrowe? Myślę, że ono jest zdrowe, tak? Że ono jest nam potrzebne, nie w takich dużych ilościach, w mniejszych ilościach, ale definitywnie powinniśmy to mięso, myślę, jeść, bo w dłuższej perspektywie możemy nabawić się różnych problemów zdrowotnych, zwłaszcza młodzież, która dorasta i dojrzewa. Ona, jeśli rezygnuje we wcześnym etapie dojrzewania z mięsa, może później mieć różne problemy zdrowotne. Nie będzie wiadomo, skąd one się wzięły, a to właśnie za sprawą unikania i braku możliwości dostarczania organizmowi tych potrzebnych minerałów, potrzebnych witamin, które daje nam mięso. Zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo rozważyli to, wspomagać lokalnych producentów, może zainteresować się taką przydomową, małą zagrodą dla kilku zwierzątek czy dla kur. To nie wymaga dużo czasu, nie wymaga dużo pieniędzy, a jest naprawdę, jest to bardzo przyjemne. Dziękuję Państwu za oglądanie, za to, że byliście ze mną. Życzę miłego dnia, z dużo zdrowia i życzę, żebyśmy wszyscy mieli dostęp do zdrowego mięsa.